Cześć, dzisiaj dzień siódmy, dzisiaj niedziela, więc dzisiejsza praktyka będzie takim troszkę leniuszkowaniem, nie będziemy się za dużo ruszać, dlatego warto założyć jakąś bluzę, sweterek, skarpety, żeby na pewno było Ci ciepło i przyjemnie. I chciałabym, żebyś do dzisiejszej praktyki uszykował sobie dużo poduszek, jakieś koce, bo będziemy używać ich w poszczególnych pozycjach. Będę tłumaczyć, jak można sobie te poduszki poukładać. Jeżeli masz bolster, no to cudownie, też będzie łatwiej, szybciej ułożyć po prostu bolster i zrobić tą praktykę. I usiądź sobie na początku w siacie klęcznym. Możesz podłożyć sobie coś pod pośladki, tak żeby było Ci tutaj wygodnie. Zaczniemy sobie od krótkiego ćwiczenia oddechowego, więc chciałabym, żeby na pewno ta pozycja była wygodna i żeby ta pozycja i jakaś jej tam niewygoda nie psuła Ci Twojego flow, więc nawet jeżeli musisz usiąść na krześle teraz albo się położyć, zupełnie dla mnie nie ma problemu, możesz wybrać pozycję, która będzie na pewno dla Ciebie wygodna. I kiedy już znajdziesz tą pozycję, wydłuż kręgosłup i z wydechem zamknij oczy. Poświęć tą chwilkę, żeby osiąść na macie, żeby po prostu pobyć ze sobą. Skieruj uwagę do wewnątrz, do swojego oddechu. Możesz spróbować poczuć granice swojego ciała, punkty z tyłu Twojego ciała z podłogą. Możesz po prostu skupić się na tych myślach, które przepływają teraz przez Twoje ciało. Możesz wsłuchać się w dźwięki, które Cię otaczają. I na początku tej praktyki zapytaj siebie, jak się dzisiaj czujesz? Zaobserwuj, co pojawia się, co przypływa. Nie musisz tego w żaden sposób nazywać, nie musisz tego oceniać, po prostu zauważ, co dzieje się wewnątrz. I zacznij pogłębiać swoje wdechy i wydechy. Staraj się brać jak najgłębszy wdech do dolnych żeber, czyli wypełniamy całe płuca górną, część środkową, dolną. I wydech, spokojny wydech, wydłużony. Pozwól, żeby ten wydech był całkowity. I spokojny wdech. Wypełnij się jak balonik i wydech, puść wszystko. Jeszcze raz w swoim rytmie. I zrobimy krótkie ćwiczenie oddechowe na Dishodhana Pranayam. Otóż palec środkowy i wskazujący między brwi. Będziemy używać kciuka i bardzo serdecznego, żeby zatykać dziurki naprzemiennie. Chciałabym, żebyś najpierw zatkał prawą dziurkę kciukiem i na razie oddech swobodny przez lewą dziurkę, czyli wdech przez lewą i wydech przez lewą. Postaraj się wydłużyć oddech. I wyobraź sobie, że za każdym razem, kiedy bierzesz powietrze przez lewą dziurkę, kierujesz je do swojego prawego płuca, rozszerzasz prawe płuco, wydłużasz prawy bok. I powolutku zatkaj lewą dziurkę, palcem serdecznym odetkaj prawą i teraz oddech tylko prawą dziurką. Z
Spokojny wdech i bardzo, bardzo długi wydech. I z tej strony, oddychając prawą dziurką, wyobraź sobie, że powietrze nabierasz do lewego płuca. Wypełniasz je do końca, wydłużasz lewy bok ciała. Super. I przejdziemy do naprzemiennego oddechu. Zatkaj prawą dziurkę, wdech przez lewą dziurkę. Zatkaj lewą dziurkę, wydech prawą. Wdech prawą. Zatkaj prawą dziurkę, wydech lewą. Wdech lewą. Wydech prawą. Wdech prawą. Wydech lewą. Wdech lewą. Wydech prawą. Wdech prawą. Wydech lewą. I kontynuuj sam. W swoim tempie postaraj się coraz bardziej wydłużać wdechy. I wydłużać wydechy. Cichy oddech przez dziurki od nosa. Możesz wyobrazić sobie, że z każdym wdechem wypełniasz się światłem, energią. A z wydechem pozbywasz się tego, co Ci dzisiaj niepotrzebne, co Ci nie służy. Pozwól, żeby ten oddech oczyścił Cię i przygotował na to, żeby wypełnić się tym, co dobre. Kiedy skończysz, odłóż dłonie na uda, weź głęboki wdech przez nos i wydech przez usta. Super. Zrobimy sobie Supta Baddha Konasana i do tego musimy zbudować sobie naszą stertę z poduszek albo wykorzystać polster. Chciałabym, żebyś na końcu swojej maty, wzdłuż maty ułożył albo bolster, możesz pod ten bolster na końcu położyć sobie kostkę, żeby ten bolster był pod kątem, albo analogicznie ułożyć poduszki, tak żeby mniej więcej były w takim położeniu, czyli troszkę więcej poduszek z tyłu i bardziej płaskie poduszki tutaj przy plecach. Kiedy już ułożysz sobie te poduszki, możesz sobie potem je przearanżować, jeżeli się okaże, że jednak jest Ci troszkę niewygodnie w takim ułożeniu, jakim zrobiłeś. Półką siadamy blisko poduszek albo bolstera. Polstra? Łączymy grzbiety, przepraszam, wnętrza stóp razem. Te stopy możesz przyciągnąć do siebie, kolana na zewnątrz albo stopy odsunąć. Zobacz, gdzie będzie Ci wygodniej, jeżeli czujesz, że bardzo mocno się tutaj rozciągasz. Możesz też sobie podłożyć poduszki, kocyki pod kolana. I powolutku odkładamy plecy na poduszkach. Super, ale wygodnie. I teraz chciałabym, żebyś ściągnął łopatki, przyciągnął je do siebie, unieś delikatnie górne plecy i dopiero odłóż plecy na matę, na poduszki. I wyciągnij ręce do boków, pozwól opaść, pozwól, żeby Twoje barki opadły w dół. Możesz je delikatnie docisnąć swoimi dłońmi, tak żeby upewnić się, że są rozluźnione. Możesz nimi poruszać. I pozwól sobie przez chwilę pozostać bez ruchu. Pozwól, żeby ten każdy kolejny wdech otwierał delikatnie Twoją klatkę piersiową i wydłużał przód ciała.
Zamknij sobie. Pozwól, żeby myśli leniwie przepływały przez Twoje ciało. Nie przejmuj się, jeżeli będziesz uciekać gdzieś myślami, że Twoje myśli będą Cię przyciągać do siebie. Postaraj się zauważyć rozproszenie i po prostu za każdym razem wróć do swojego ciała, do swojego oddechu. Czy to będzie raz, 10 razy, 1000 razy, 1000 razy podczas praktyki, nie przejmuj się zupełnie. Zupełnie naturalne. Chcemy po prostu zauważać to rozproszenie i chcemy wracać do tu i teraz. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza i z czasem będzie coraz łatwiej po prostu osiąść na macie i pobyć ze sobą. Jeszcze 5 długich wdechów i wydechów. Powolutku. Skulnij się na prawą stronę. Przejdź do siadu. Przejdziemy sobie do siadu w rozkroku. Weź sobie już przygotuj te poduszki. Połóż między nogami. Rozłóż nogi. I chciałabym, żebyś rozłożył tutaj nogi. Nie najszerzej, jak potrafisz. Na tyle, żeby czuć się komfortowo i żeby móc sobie opaść do przodu. Ułóż sobie tyle poduszek przed sobą, ile potrzebujesz. Możesz z czasem zabierać poduszki, bo może okazać się, że Twoje ciało się troszkę otworzy, będziesz mógł zejść niżej. Stopy skierowane do sufitu, głęboki wdech, wydłuż się i z wydechem skłon do przodu. Połóż się na poduszkach, pozwól sobie opaść. Ułóż sobie tyle poduszek naprawdę, ile potrzebujesz, tak żeby móc się tutaj rozluźnić. Rozluźnić górną część ciała, barki, ręce, żeby móc odłożyć głowę. Spokojne ruchy. Jeszcze 5 długich wdechów i wydechów.
bardzo łagodnie. Unieś tułów. Przysuń do siebie nogi, możesz delikatnie nimi poruszać. I poduszki wracają znowu na matę. Ułóż je wzdłuż maty. Przejdziemy sobie do pozycji Virasany, czyli wojownika. Usiądź na początek w siadzie klęcznym, czyli tak jak często na początku praktyki. I pozwól teraz, żeby stopy rozeszły się trochę szerzej, czyli tak, żeby móc usiąść pomiędzy stopami, kolana blisko. Chciałabym, żebyś powoli zaczął wycofywać się i usiadł na poduszce albo na wałku, czyli na samym koniuszku, tak żeby kości kulszowe, czyli te kości, na których siedzimy, były na wałku, na poduszkach, kolana razem. I wciśnij teraz stopy, grzbiety stóp w matę, tak żeby nawet ta część, gdzie jest mały paluch, była wciśnięta i ta, gdzie jest duży, super. I możesz zostać tutaj, bo może okazać się, że już ta pozycja będzie bardzo wymagającą pozycją. Zazwyczaj będziemy czuć tutaj dosyć duże rozciągania w naszych stopach. Możesz już zacząć też czuć tutaj rozciąganie w swoich udach. Jeżeli czujesz, że masz ochotę pójść dalej, możesz powoli zacząć schodzić swoimi plecami w dół, ale chciałabym, żebyś zszedł w dół tylko tyle, na ile czujesz się swobodnie. Tutaj zostawiamy ego poza matą i słuchamy swojego ciała. I jeżeli chcesz, możesz położyć się zupełnie. Jeżeli głowa Ci opada, połóż sobie tam poduszki albo kostkę. I zrobimy sobie tą Virasanę, tylko jednocześnie na jedną nogę. Czyli odłóż lewą stopę na matę, zostaw ugiętą tylko prawą nogę. Znaczy, tylko prawa jest w Virasanie, lewa daje Ci stabilizację. Ręce rozłóż sobie szeroko. Pozwól, żeby barki opadły do podłogi. I spokojny oddech, kieruj swój oddech do klatki piersiowej. Do przodu swojego uda, biodra. Szukaj w tych miejscach przestrzeni. Jeszcze 5 długich wdechów i wydechów. Się dłoni od podłogi, wróć do siadu. Wracamy do pełnej Virasany, czyli uginamy z powrotem oba kolana, grzbiety stóp na macie. I powolutku albo zostań tutaj cały czas, albo opuść się z powrotem do leżenia na macie. Wyciągnij prawą nogę, odłóż ją na stopę, tak żeby dać sobie tutaj więcej wsparcia i skupić się tylko na tej lewej stronie. Ręce możesz odłożyć sobie do boku, możesz je unieść trochę wyżej, tak żeby poczuć rozciąganie w innej partii klatki piersiowej. Pozwól sobie rozpłynąć się już na macie.
na matę i dopiero unieś tłów. Wyprostuj nogi, ponapinaj sobie na zmianę swoje uda, tak żeby poruszać swoimi rzepkami, poruszaj nogami i przejdź do dowolnego siadu na macie. Zamknij jeszcze na chwilę oczy, weź głęboki wdech przez nos i wydech przez usta. Dziękuję Ci pięknie za tą dzisiejszą praktykę i życzę Ci cudowności w tym dniu albo w tej reszcie dnia, która Ci została. Namaste.